Miał jakąś swoją filozofię, to był człowiek bezwzględny. Ha, po takim w Afganistanie, żeby ktoś przetrwał tyle lat, musiał być, określenie twardy się jest bardzo wyświechtane, ale musiał być bezwzględny, ale był bezwzględny przede wszystkim wobec siebie samego, po to, żeby móc tego samego wymagać wobec poddanych. A on nie miał lżejszego życia od swoich partyzantów. Oni to widzieli i doceniali. Nie pozwalał sobie na słabości i nie pozwalał na słabości swoim podopiecznym, swoim podwładnym. Kiedy ja go poznałem, to już nie walczył, ale był generałem, później ministrem obrony, więc sprawując takie stanowisko, już nie mógł po prostu walczyć, bo królowie nie giną, ani nie giną kanclerze, ani hetmani, nie powinni w każdym razie. Więc Masud nie walczył, ale w tych pierwszych latach partyzantki walczył jak najbardziej. Więc on przeszedł taką całą drogę od prostego żołnierza, partyzanta, mujahedina, do dowódcy partyzanckiej armii. Tak, myślę, że był bezwzględny. Był bezwzględny także w karaniu swoich przeciwników, karaniu zdrajców, ale nie był okrutnikiem, czym się wyróżniał spośród wielu innych komendantów. Pan pytał go w rozmowie o dzieciństwo i on się wtedy strasznie zdenerwował. Dlaczego? Masud był w swoim przekonaniu postacią polityczną. Jego prywatne sprawy, myślę, że jego samego oczywiście obchodziła go rodzina, natomiast nie uważał, żeby to miało obchodzić kogokolwiek innego. To była trudność rozmowy z Masudem. Później żałowałem, że nie nauczyłem się nigdy perskiego, bo może gdybym mówił jego językiem, to może nasza relacja byłaby inna. Z drugiej strony, skoro nie mówiąc z nim po persku, uległem jego charyzmie, to jak bardzo uległbym jego osobowości, mówiąc tym jego językiem, może zaprzyjaźniłbym się za bardzo i wtedy bym stracił zupełnie jakiś taki ogląd jego postaci w miarę bezstronny. On żył wojną i żył polityką. Wszystko inne jakby się nie liczyło i mnie cenił, mam wrażenie, czy nadzieję, dlatego że zadawałem może mu sensowne pytania dotyczące tej sfery życia jego, która dla niego była ważna. A w tej momencie, kiedy myślałem o książce o Masudzie i zapytałem go o sprawy prywatne, w co się bawił jako mały chłopiec, popatrzył na mnie rzeczywiście, że albo odkrył we mnie, że jednak jestem idiotą, a nie tym kim dziennikarzem poważnym, albo może uznał za jakąś moją chwilę szaleństwa, ale żachnął się i w ogóle nawet nie podjął tematu, nawet nie podjął rozmowy, nawet o swoim ojcu nie chciał rozmawiać. O szkole mnie interesowało na przykład, jak mu szło w szkole średniej, no bo studia ledwo zaczął, zaraz wybuchła wojna. O tym też nie chciał rozmawiać. Dla niego liczyło się tylko to jego dorosłe życie, a dorosłe życie to były sprawy polityki, władzy, wojny.